Znajdujemy się na terenie publicznego zespołu szkół i przedszkoli samorządowych w Sochocinie, tuż obok miejsca, gdzie powstaje nowa inwestycja. Inwestycja ku wielkiemu wsparciu samorządu lokalnego, a także realizowana przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji, założone przez grupę rodziców przy moim wsparciu. I ta inwestycja nazywa się Plac Zabaw wraz ze ścieżką sensoryczno-przyrodniczą. Powstaje dla dzieci najmłodszych, dla naszych przedszkolaków, a także dla wszystkich mieszkańców, małych mieszkańców terenu Sochocina czy okolic. Każdy tutaj będzie mógł przyjść, pobawić się na placu zabaw, a także wypoczywać na łonie przyrody. Na ścieżce sensoryczno-przyrodniczej powstanie 12 stacji, na których dzieci będą mogły obserwować, doświadczać, poznawać, wykonywać różnego rodzaju czynności i różnymi swoimi zmysłami poznawać piękno przyrody. Mam nadzieję, że będzie to ogromną atrakcją dla Sochocina. Tutaj na tej ścieżce również będzie znajdowała się ławeczka interaktywna, ławeczka smart, gdzie rodzic będzie mógł doładować na przykład telefon komórkowy, opiekując się dzieckiem, gdzie będzie mógł również z dzieckiem spędzać bardzo miło czas.